Siema, witam wszystkich, z tej strony Tomasz. Dzisiaj powiem wam trochę o transferach, ponieważ za niedługo otwiera się od rynku zimowy, a już kilka naprawdę transferów doszło do skutku. No i zaczniemy od tego, co było, co kto przeszedł. Wypisałem sobie tu kilka najciekawszych transferów. Zacznijmy od pierwszego, jest to Zlatan Ibrahimović, który wraca do Milanu. Ostatnio był w MLS-ie, a teraz Cezaro wraca do klubu Fiszka Piątka. Ma mu pomóc wyciągnąć się z dołka i ma źle, że to mu się uda. Więc najbardziej dużo było opcji, gdzie Ibra zagra, było Hammerby, było La Liga, teraz Milan. Chyba wszyscy fani Milanu się cieszą. Trudno, żeby się nie cieszyć, kiedy taki zawodnik do was wraca. Mówiłaś też o Evertonie, ale w końcu to jednak nie do poprzedniego klubu w sobie, że Ibra chce do niego wrócić. Transfer jest darmowy, bo Ibra był pewnym zawodnikiem. Wydaje mi się, że pokaże klasę w Europie. Czy pomoże Milanowi wrócić do Ligi Mistrzów? Może w tym sezonie nie. Jeżeli przedłuży kontrakt do następnego sezonu, to możliwe. To jest to bardzo możliwe. Dobra, drugi transfer to Erling Haaland do Borussii Dortmund przeszedł za 20 milionów euro. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja dla niego. Erling potrzebuje zagrać w takiej lidze, która jest udana do austriackiej, więc zagra sobie Bundesliga. Tam już trochę jest do języka niemieckiego, więc teraz liźnie jeszcze więcej. Wydaje mi się, że ma dużo, będzie miał dużo momentów, żeby grać, żeby zdobywać doświadczenie. Może Asa Borussia zyska przyszłościowego zawodnika, który zarobi grube, naprawdę duże pieniądze, a sam Haaland no chyba wybrał najlepszą możliwą drogę rozwoju. Następnie za 4,5 miliona euro Adaś Buksa z Pogoni Szczecin trafił do New England Revolution. Jest to drugi Polak po Przemysłowie Frankowskim, który ostatnio zamienia po Ekstraklasie na MLS. Z tym transferem wiążył się taki kontrowersje, że mówił, że Adam to już nie myśli o reprezentacji, że idzie za pieniądze. Ale w sumie teraz patrzmy na reprezentację. O, Adaś, ja wiem, szósty może się odbył nawet co zawodnikiem w kolejności, bo pierwszy jest lewy, drugi jest pełny mini, trzeci jest Piątek, czwarty jest Jankownaś, piąty, nie wiem, Świder, bo ewentualnie jest może Buks, ewentualnie może ktoś inny. A wydaje mi się, że taka fajna przygoda w życiu by już się nie zdarzyła, idzie do Bostonu i co, i na tyle. A następny transfer to jest Minamino do Liverpoolu przyszedł. Za 8 milionów euro, to jest takie wzmocnienie sobie chyba bardziej na przyszłość Liverpoolu. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Dużo zawodników, która miała wcześniej do czynienia z RB Salzburgiem, trafiła do Liverpoolu. Tak to teraz Japoniec trafia i będzie mógł się rozwijać. Osobiście wydaje mi się, że to jest dobry transfer i tyle. Następnie jest tutaj pożyczenie Carlo Slovenia. Przychodzi na wypożyczenie do Realu Betis do końca tego sezonu. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra opcja. Gra w klubie, w którym będzie mógł się rozwijać. Który da mu dużo pol do papisy, którego nie miał w FC Barce. No nie. I co? Zapozna się z ligą hiszpańską. Można też. Na pewno spodoba mi się w PSV. I to w sumie tyle. A ze mnie jest Mascherano, który z Chin wraca do Argentyny. Nie wiem dokładnie z jakiego klubu, to możecie sobie sprawdzić. Wraca prawdopodobnie już moment, kiedy chce zakończyć karierę.
Swoje finał zarobił, teraz wróci do Argentyny, tam jeszcze pokopie jeszcze ten rok, bo nie zakończył karierę i to w sumie będzie koniec tego swojego zawodnika, którego wszyscy pamiętamy za Barcelony, bądź Liverpoolu, bądź West Ham. Zresztą kolejny to jest tak trochę śmiesznie, tak trochę nie, to jest Prince Nkrumah, który zasilił drugoligowy klub francuski US Orléans. Ostatnio był z klubu, ostatnio był widziany chyba w Turcji, z tego co pamiętam. Sam przeczytałem, że on sam chętnie wróciłby do Ekstraklasy, także Górnik Nkrumah czeka. Także jeżeli po Francji mu nie wyjdzie, no to możliwe, że wyjdzie mu w Górniku dobrze. No i ostatni transfer, taki już potwierdzony, który dzisiaj chciałem powiedzieć, to Mario Mandzukic odchodzi do Kataru, do Al-Duhail SC, gdzie gra już Bedi Benatia, czyli jego przyjaciel serdecznie z Juventusu. Gra tam, razem będą grać. Chyba się już pamiętają. Wydaje się, że to dobra opcja, ponieważ sam Mandzukic już się sam nie mieścił w kadrze. Juve miało ogromną liczbę piłkarzy ofensywnych, więc Mandzukic musiałby znaleźć sobie już nowy klub, a tak to idzie do Kataru, zarabiać kasę. Wydaje mi się, że spoko opcja. Dobra, i teraz to były do tej pory moim zdaniem ruchy, które przeszły, najciekawsze moim zdaniem. Teraz powiem o 11 zawodnikach, którzy może zmienią klub. Dobra, zacznijmy od Arturo Vidala. W przypadku Chilijczyka mówi się dużo o liderze Mediolan. Sam Vidal nie jest zadowolony z swojej pozycji w Barcelonie. I tu muszę powiedzieć tę rzecz. Sam kiedy przychodzi, nie byłem zadowolony z tego, że on przychodzi do nas. Szczerze, gdybym miał wybrać jakiegoś pomocnika, to nie wybrałbym niego, wybrałbym nie wiem. Nie wiem, kogo mógłbym wybrać wtedy. Badanie Bajatiego. A tak to przyszedł Vidal i a tak to podobno ma i do Interu, może przyłamie pasę Juventusu. Czy przyłamie, nie wiem. Gdzie przyjdzie, też nie wiadomo jeszcze. Na miejscu drugim jest Olivier Giroud. Francuz, który aktualnie reprezentuje barwy Chelsea, ale przez to, że Tammy Abraham jest taki dobry w formie, jaki jest, to trafia się do wyjściowego składu ekipy The Blues. I co, tutaj też mówi się o Interze, mówi się także o innych klubach, możliwe, że Francja, możliwe, że słabszy klub widzę angielski, możliwe, że Turcja. Zobaczmy, Giroud też nie był dla mnie wielkim faworytem, jak dochodziło do wymiany, kiedy Giroud zaczęła i obowiązania zmieniali kluby, no to niestety chyba ukrył najbardziej w i Chelsea przypadki Giroud, czyli ten najgorszy. A jest tu trzecim Carlitos i tutaj chodzi o to, że Carlitos rozwiązał kontrakt z tym klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podobno wiele rzeczy mu tam nie pasiło i wydaje mi się, że ma przebierać w ofertach, więc raczej sobie znajdzie szybko klub. Do Ekstraklasy raczej nie wróci i jest na tyle. Następnie Todibo. Tutaj też mówi się o wypożyczeniu go z Barcelony. Teraz przeczytałem o Milanie. Ja się jeszcze chyba o Leverkusen, o innych klubach widzę. Nie wiem, francuski chyba. Todi, bo no chyba po to go ściągaliśmy teraz, żeby go sprzedawać, nie? Wydaje mi się, że to nie taka przyszłość. Z kolejnym zależy, żeby się rozwinął i chciałbym, żeby grał jak najwięcej. Tutaj mam dwa możliwe transfery do Chelsea. Jest to Isco i Timo Werner. Timo Werner to jest Niemcem i jakby przeszedł do Chelsea, mógłby grać za Giroud, który był pełniący gdzieś. Nie wiadomo, kto go by sprowadził, RB Leipzig, następcę. W przypadku Isco
W przypadku Isco jest tak, że on jest tak trochę na wylocie z Realu, bo stał się bardziej rezerwowym. Wydaje mi się, że jego transfer będzie kwestią godzin, czy chciałbym go w Chelsea. Wydaje mi się, że tak, Chelsea nie ma już teraz takiego fajnego pomocnika. Co prawda Mason Mount się coraz lepiej robi, ale wydaje mi się, że taki zawodnik na teraz, po prostu na teraz jest tam cholernie potrzebny. A my z Ukrainy dałem Krzysika Piątka. Istnieje duża możliwość, że Milan go wypożyczy albo go sprzeda, jeżeli mam pod uwagę to, że teraz do nich przyszedł Zlatan Ibrahimović. Mówi się o wielu klubach, mówi się o RB Lipsk, mówi się o Fiorentinie, mówi się chyba nawet o Romie ostatnio, także o innych klubach. Wydaje mi się, że Piątek, jeżeli nie odejdzie w tym roku, to odejdzie, wydaje się, w przyszłym. I co, życzę Polakowi jak najlepiej. Dobra, następny to jest Aubameyang. Ostatnio był derby Londynu, gdzie wygrała Chelsea 2-1. A sam Auba powiedział, że ma dość Arsenalu i chciałby odejść. Mówi się o zmianie z Realem, gdzie do Arsenalu przyszedł Luka Jovic, a Adamończyk przeniósłby się do Madrytu. Wydaje mi się ciekawa opcja, aczkolwiek nie wiem, czy Auba nie jest już trochę za stary na ligę hiszpańską. Na tym wydaje mi się, że w przypadku Karina będę miał trochę ciężko, będzie go wygryźć teraz ze składu. Dalej, Brahim Diaz. Tutaj chodzi o to, że możliwe, że zostanie on wypożyczony, ewentualnie sprzedany z Realu Madryt. Przyszedł chyba na wyjściu debiutu, siedzi cały czas na ławce rezerwowych. Wydaje mi się, że chłopak się marnuje po przyjściu do Realu strasznie, przede wszystkim się marnuje. Nie potrafi grać, nie może grać. Może umie grać, ale nie ma okazji do tego. Wydaje mi się, że kluczem był dobrą opcją. I to są tyle. I teraz przedostatni jest Nemanja Matić. Tu bardziej chodzi o to, że sprawdzał go jego ulubieńczy José Mourinho, który go wystawiał i w Chelsea, i w United bardzo często. Teraz jest zjemnego, że przejdzie on do Tottenhamu, czyli znowu do Mourinho self wywrócił. Wydaje mi się, że to byłaby spoko dla niego opcja, ponieważ Tottenham chyba potrzebuje takiego zawodnika, jakim jest Matić, a United w tym momencie woli pochwali stawiać na młodzież, na wyświadczonego serba. Prawda, wydaje mi się, że ponowny transfer do Londynu byłby ok. I ostatni to Teodorczyk, Łukasz Teodorczyk. Po przyjściu do Udinese strzelił jedną golę i jest rezerwowy. Niestety słabo mu idzie we Włoszech. Szkoda, liczyliśmy wszyscy na więcej. Podobno ma się przenieść do Parmy, żeby grać więcej. Czy będzie grał więcej w Parmie? Nie wiem. Prawdopodobnie tak. Ale to musiałby chyba już tam przejść. Czy przejdzie? Nie wiem, czy nie przejdzie. Czas pokaże. Słuchajcie, to było na tyle. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ponieważ dzisiaj jest Sylwester. Jeszcze mam życzyć najlepszego nowego roku 2040. Dużo fajnej muzyki, dużo piłki nożnej do oglądania. Żeby 2020 był jeszcze lepszy niż 2019, albo nie wiem, co jeszcze wam mogę życzyć. Jeżeli piszecie matury do zdania matury, jeżeli otrzymujecie to więcej pieniędzy, jeżeli jesteście chorzy, to zdrowia. I tyle. Widzimy się w 2020. Elo.